Tego się nie spodziewałeś. Chyba nie chcesz zrobić pauzy w aucie. Pauza? Nie, Zosia, to naprawdę może się źle skończyć. Siemano, witajcie, z tej strony Wayne i dzisiaj robimy pauza challenge razem z moją kuzynką Zosią. Cześć, moi drodzy, tak to znowu ja. Zasady tej zabawy są takie, że osoba, która trzyma w ręku pilot, ma tak jakby władzę, może stopować drugą osobę. Na przykład w tym momencie powiem pauza. Zosia stoi w miejscu. O, nie. Widzicie, dokładnie ma tak ręce, jak trzymała kamerę. I co, teraz nic nie możesz zrobić? No nie, pomocy, no. Chcesz, żebym cię odpauzował? Tak. Teraz koniec pauzy. Dobra, no, złapałeś mnie. Tak jak widzieliście, zastopowałem Zosię. No i teraz swoją szansę wyczerpałem. Podaruję tobie pilocik i masz nade mną właściwie teraz władzę. Możesz mnie stopować w każdym momencie. Na przykład, wiecie, jest ładna pogoda, ale za ciepło trochę i zachciało się pić, co nie? I w tym momencie muszę się napić. Pauza! Nie mam. Dobra, stop! Zosia! Jestem cały mokry! Chciałem ci powiedzieć, że... O, to on zrobił. Ja nie mogę. No nie, nawet buty, naprawdę. Chyba sobie, chyba sobie żartujesz. Lamus. Jaki lamus? Chciałem po prostu, wiecie, tak pokazać, ale w pewnym momencie chciałem powiedzieć, Zosia, przestań, się cały oblałem, nie? No wiesz, zaczęliśmy już grę, więc. Zobacz, zobacz ile wody. Naprawdę musiałaś to zrobić, ale teraz, słuchaj, koniec tego dobrego. To będzie zemsta. A ja ci może nie oddam pilota? Nie, zasady są takie, że teraz musisz mi go podarować. Proszę. Niestety wyglądam jak wyglądam i teraz będę musiał iść się przebrać, ale spokojnie, pilot mam cały czas w rękach i zachowam go sobie na moment, w którym Zosia będzie robić naprawdę coś ciekawego. Powiedzmy, też będzie piła wodę i jej w tym przeszkodzę. O nie, muszę, nie chcę mi się jakoś pić dzisiaj. Więc tak jak widzieliście, zaczynamy zabawę, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapeczki w górę. Tak, oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych takich kolejnych. Kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. Mają subskrybować czy nie? Tak. Dobra. Idę się przebrać. Okej, ja już się przebrałem, jak widzicie, jestem nowy Wojtek. Zosia wzięła mnie z takiego zaskoczenia, że się tego naprawdę nie spodziewałem. I słuchajcie, muszę się teraz zemścić. A jak się zemszczę? Tego jeszcze tak do końca nie wiem. Ale mam pilot i mogę teraz w każdym momencie zastopować Zośkę. Nie wiem, czy ona zdaje sobie sprawę z tego, co kombinuje, więc podsłuchajmy, czy ona coś tam robi. Czy mi się wydaje? Czy ja słyszę płatki? Zosia chyba zgłodniała i zachciało jej się jeść płatki. Nie wiem, słyszę po prostu jakieś szelesty, ale to oznacza idealną sytuację na zastopowanie jej. Więc zabieramy nasz pilot władzy i idziemy spróbować ją złapać w najgorszym możliwym momencie. Na przykład, nie wiem, będzie sypała płatki do miski i czajcie wtedy tak zastopować. W ten sposób całe płatki jej się wysypią. To będzie coś pięknego. Okej, szykujemy sobie nasz przycisk stopu i idziemy. Tylko po cichutku. Muszę to zrobić tak, żeby się nie spodziewała. Siemka, co tam u ciebie? Pauza! Pauza! Ty sobie ze mnie żartujesz. Tak. I o to właśnie chodzi w tym momencie. Nie! O to właśnie chodzi, widzicie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Patrzcie, już leje się po tym. Ciekawe, kto to będzie sprzątał, Zosia. No ja na pewno! Dobra, koniec pauzy. Jezus! Co tu się stało, ej? O nie, to po szafce leci. Dobra, trzeba to zastopować. Właśnie, dobra, koniec, ty. A ja byłam głodna. No, ale płatki ci jednak zostały, no. Nie mów, że to wygląda jakoś źle, co? Ja, co tutaj się stało, zobaczcie. O, jak to? Jak to ja? O nie, to leci po tym. W środku jest pełno szklanek, jeśli one wszystkie będą od mleka. Mamy zrobankę. Udało nam się w najlepszym możliwym momencie zatrzymać Zośkę. No tego się nie spodziewałem, nie wiedziałem, że trafi się aż taka fajna sytuacja. No to proszę, teraz... Co teraz ja mam to sprawdzać? Tak? Teraz zostało właśnie spontanie. A teraz ja tak. Ja zabiorę sobie pilota. No właśnie, niestety Zośka zabiera pilota. No ja dzisiaj ochoty na płatki nie mam, więc wątpię, czy złapiesz mnie w tak dobrym momencie. Zażyłuję. No chyba nie, no wątpię. Dobra, pomogę ci tutaj troszeczkę sprzątać. Nie sądziłem, że będzie aż tak źle, zobaczcie. Wszędzie dostało się mleko. O nie, ono tam leci jeszcze. Tutaj, jest. Tak, a tu?
Nie, naprawdę? Najgorzej. Co ja zrobiłem? Czemu musiałaś tutaj to mleko lać? Nie mogłaś tam? Moja wina? Moja wina. Jakbyś tylko tam polała, to już byłoby wszystko dobrze. Mielibyśmy 2 razy, nawet 5 razy mniej sprzątania. Ale będzie roboty. Miała już jakaś godzina, posprzątaliśmy wszystko, no było dużo pracy. No ale poradziliśmy sobie. Wojtek teraz poszedł do góry, zostawił mi pilota, chyba się nawet nie spostrzegł, że zapomniał go wziąć. Ale teraz jest moja kolej, więc jestem ciekawa, co teraz Wojtek robi. Nie spodziewa się pewnie, że przyjdę do niego i teraz ja go sprankuję. Dobra, lecimy do Wojtka. Mamy pilota. Siema, Wojtek! Siemka! Co tam porabiasz? O to samo mogę się spytać ciebie, bo ja sobie właśnie gram w Fortnite'a, zostało 10 osób. A ja przyszłam cię odwiedzić i chciałam ci przypomnieć, że... Co? Nie. Pilota! Nie rób tego! No nie, 10 mogę osób! Mogę właśnie powiedzieć... Pauza! Nie! Nie, naprawdę? No nie, 10 osób zostało, tutaj ktoś we mnie czymś rzucił. Ja nie mogę, naprawdę. No to teraz poczekamy sobie, aż przegrasz i... Ej, ale odpauzuj, proszę, naprawdę, już minęło, no patrz ile czasu minęło. Nie. Ja ci tak długo mleka nie trzymałem, no. No nie trzymałem aż tak długo, proszę, zobacz, póki co jeszcze przeżyłem, masz jeszcze szansę odstopować, nie, proszę. Nie, 10 osób jest cały czas, a ja stoję w miejscu, nie, ktoś mi zaraz strzeli takiego heada. To jest zemsta za te płatki, ja naprawdę chciałam sobie je zjeść, naprawdę. A ja naprawdę chciałem wygrać, zostało 7 osób, zobacz, 7 osób, jeszcze nie mam strefy, jeżeli się teraz nie ruszę. W tym momencie, to za minutę mnie rozwalą. Proszę, no już nie będę robić takich rzeczy jak wcześniej z płatkami. Naprawdę nie będę robić, no nie. O nie, ktoś przy mnie coś otworzył. Ktoś przy mnie tutaj jest. Patrz, patrz, idzie tam typek. O nie, widzisz to? Widzisz, strzeli do mnie. Nie, nie mogę. Strzeli do mnie, nie, Zosia. Nie. No i teraz się odpauzuję. Nie, no Zośka. Musiałaś mi to zrobić. Musiałam. 7 osób zostało, mogłem to wygrać. Musisz mi w tym momencie oddać pilot. Przecież ile ty to trzymałaś tą pauzę? Dobrze, no teraz ci mogę oddać, proszę. Zobaczcie. Trochę się boję twoich zamknięć. Oj, będzie, bo naprawdę byłem o włos od wygranej w Fortnite'cie. Zabieram tą kamerę. Proszę, do widzenia, w tym momencie to już jest koniec zabawy. Naprawdę, Zosia tym razem przesadziła. No tak się po prostu nie robi. Byłem tak blisko od wygranej, a ona musiała mnie zastopować. Ale za to mam teraz pilot i przejąłem władzę. Mogę ją zastopować w każdym momencie. Tylko jakby kiedy mogę to zrobić? Ona teraz chyba nic nie kombinuje ciekawego. Ale mam plan. Jeśli oglądaliście odcinek Rysujesz, Kupujesz, wiecie, że mam nową hulajnogę. I co gdybyśmy zrobili tak, że namówię Zośkę, abyśmy się przejechali gdzieś właśnie hulajnogą i ona będzie na hulajnodze, a ja w tym momencie powiem pauza. To jest genialny plan. Lecimy to zrobić. Co tam? No właśnie tak sobie myślałam, że jest taka piękna pogoda. Moglibyśmy wyjść na dwór. Ej, nie wiem. Może coś porobić, ale właśnie nie wiem za bardzo co. Dosłownie o tym samym pomyślałem, żeby właśnie sobie wyjść i coś porobić. I słuchaj, mam pomysł, ponieważ mam tutaj nową hulajnogę. I może chciałabyś sprawdzić, bo ty nigdy nie jeździłaś na takiej hulajnodze, no nie? Nigdy nie jeździłaś, więc może przejechałabyś się, pokazałbym ci jak to się robi, jak się jeździ, co ty na to? Dobry pomysł, naprawdę, no. O, nie myślisz, że to jakieś podejrzane? Nie, no nie, naprawdę. Co? Nie widzę sensu, bo to jest troszkę za niebezpieczne, w sensie... Ten odcinek, co dzisiaj robimy, no to jednak nie mógłbym cię zastopować na hulajnodze, bo jeszcze coś by ci się mogło stać, więc... To jest tak po prostu, dla fanu, żeby był ciekawszy odcinek, okej? No, okej, to jedziemy. Jedziemy, let's go! Papaki cia, my wychodzimy do widzonka. Zabieramy kota też. Ja się lekko obawiam. Czego się obawiasz? Ja się boję. Naprawdę, nie ma się czego bać. Możemy już iść powoli, co? No. Ona kompletnie nie podejrzewa tego, co chce zrobić. Okej, muszę schować ten pilot, żeby nic nie podejrzewała. Co tam? Mogłabym już zacząć jechać, co? Chodźmy jeszcze kawałek, okej? Tam jest taka fajna droga, bardzo prosta. Myślę, że tam będzie najlepiej. Jak cię wywalę, to będziesz mnie musiał zbierać. Nie, no ty wywalić? Nie. Ja nie widzę, dlaczego miałabyś się wywalić, ani trochę. No wiesz, pierwszy raz na tym pojadę, to nie wiem jak to będzie. To będzie ciekawa przejażdżka. No musisz się odepchnąć leciutko. Odepchnąć i wtedy dopiero włączyć ten przycisk, widzisz? Chyba opanowała. Słuchajcie, poczekajmy jeszcze chwilkę, żeby wiecie, zdobyć jej zaufanie, ponieważ ona jeszcze za bardzo nie jest pewna, co my tutaj chcemy zrobić. Coś już widziałem, że podejrzewa, więc dam jej się na początku kilka razy normalnie przejechać. Jedzie! Jak się bawisz? Super! Tak w ogóle to się tak zastanawiam i...
Co, co? Ty nie masz pilota, co nie? Ale jak, przy sobie pilota? No tak. Nie, no nie, już powiedziałem ci, że raczej na hulajnogę nie wezmę, bo to za bardzo niebezpieczne. Tak się zastanawiałam, bo... Teraz nie wziąłem, zresztą nie miałem nawet gdzie to wziąć, bo mam krótkie spodenki. No okej, okay. No to ja jadę się jeszcze przejechać. To jedź, no jedź, spokojnie. O to właśnie chodziło, moi drodzy, i teraz wyciągamy nasz pilot. I zaczynamy działać. Na moje oko w tym momencie jest idealna okazja, aby to zrobić. Zobaczcie, jedzie. I teraz wyciąga mój pilot. I uwaga, Zosia, pauza! Co? Pauza! Yes! Pauza, yes! Pauza, pauza, jedziesz! Jedziesz! No, nic nie możesz zrobić. Koniec pauzy! Ale mnie wystraszyłeś, masakra, mi bije serce! No mówisz, że nie masz pilota! Nic takiego się nie stało, przecież hello. Zresztą nie trzymałem tak długo pauzy jak ty poprzednio, bo wiedziałem, że to troszeczkę niebezpieczne i wiesz, nie chciałem tego tak naginać, ale tak czy siak, nie no, troszeczkę się przestraszyłaś, no, tak, co? No, tak. nawet bardzo. To co, może chcesz jeszcze raz przejechać hulajnogą? No. Bez pilota może, co? Spoko, bez pilota, okej. Okay. Pauza! Znowu! Czemu? Patrz, jedzie dalej, patrz! Koniec pauzy! Co? Cię teraz tak odwdzięczę, tak pójdzie wzięty! Ej, ale drugiego razu się nie spodziewała! No, myślałam, że już teraz odpuścisz sobie, już będzie dobrze! To jest po prostu dlatego, bo za pierwszym razem jak zrobiłem ci pauzę, to za krótko powiedziałem i jeszcze raz zrobię, bo ty ostatnio tak długo mi zrobiłaś, więc taka mała zemsta! Nie no, ale nic się nie stało, co nie? Jaki niedobry jest Marcek. Niedobry, ale niestety w tym momencie muszę tobie przekazać ten pilot już. Troszeczkę nagiąłem, bo dwa razy skorzystałem z niego, ale ostatnio Zosia po prostu też za długo z niego skorzystała, więc... Dobra. Proszę bardzo, otrzymujesz w tym momencie pilocik i niestety teraz mnie może coś nieciekawego czekać. A co właściwie takiego kombinujesz? Już wiesz, czy jeszcze nie? Ja się zastanawiam, ale to będzie takie... Bum, takie mocne? Nie, no proszę. Weź zrób coś w stylu, że mam stanąć w tym miejscu. O, taka pauza. Bo tak jest coś, co tam... To co? To jest za lipne. Nie no, to skoro masz już pilot, to możesz sobie spokojnie jeździć, nie? Tak czy siak, ja na pewno na hulajnogę nie wsiądę. Nie ma takiej opcji. Wymyślcie coś lepszego. Coś lepszego od hulajnogi? Tak. Jakby co to może być? Nie wyobrażam sobie czegoś lepszego od hulajnogi, a raczej gorszego chyba. Możesz sobie już pojeździć i ja tej hulajnogi dzisiaj nie tykam. Zosia znowu porusza się na hulajnodze, niestety w tym momencie ma pilot, więc nie mogę nic zrobić. Ale spokojnie, bo już właśnie wracamy do domu. Przyszliśmy właśnie do domu. Wojtek mnie naprawdę sprankował, bo zrobił mi pauzę w najgorszym momencie. Już naprawdę wystraszyłam się, myślałam, że się wywalę, bo to był mój pierwszy raz tak naprawdę, nie jeździłam jeszcze nigdy. Ale teraz ja jakoś mu się odpłacę za to i jedziemy teraz na zakupy i może coś wymyślę po drodze i zobaczymy. Lecimy na miasto, co nie, Zośka? Lecimy. Trochę się boję, ale nie, no Wałcie byś mi tego nie zrobiła, co? Nie, no co ty. Znaczy wiesz, ja pilocik mam, ale... A po co go wzięłaś, co? A Wałcie raczej nie. Nic się nie stanie, spokojnie. Nie, chcę, żebyś zostawiła ten pilot. Okej, okay, odkładamy. To możemy lecieć, okej, okay, dobra. Ale wieje trochę, dobra Zuśka. Skakuj i jedziemy. Zapinamy pasy? Zapinamy pasy, oczywiście. Żeby cokolwiek się wydarzyło. Co? Nie no, no nic ja się tylko nie tak powiedziałam. Nie, no przecież wiesz jak ja jeżdżę. Przecież tak, ja jeżdżę tak perfekcyjnie. Jeździsz perfekcyjnie. Co mnie pociesza, to fakt, że tego pilota nie wzięłaś, nie? To ma to już takie. No, możesz się czuć bezpiecznie. Tak, nie? No czuję się, no bo jednak nic nie możesz zrobić. Taka jest zasada, że no, jak masz pilot, możesz. Jak nie masz, nie możesz nic takiego zrobić. Więc ja się cieszę, no i możemy jechać. Ogólnie to. Wiesz, że jestem dość dobra w prankowaniu chyba, nie? No zdarza ci się, czasami jesteś dobra. No i co ty? Muszę ci coś właśnie pokazać. Zobacz, pilot? Co mam. Zoszka, ale i miałaś zostawić. Nie, chyba pauza! Nie. Pauza! No, Zosia! Pauza! Czy ty zrobiłaś pauzę w aucie? Tak. Przecież my możemy się rozbić, Zosia, zobacz. Ale to jest na razie prosta droga, to... Ale jeżeli będzie zaraz zakręt, nie możemy nic zrobić. Znaczy ja nic nie mogę, dopóki mnie nie odstopujesz. Odstopuj mnie, proszę, naprawdę. Nie, Zosia. Jeszcze nie. Dlaczego? No ja cię tak długo nie trzymałem na tej hulajnodze. Proszę, tak, w ogóle, nie zobacz. Trzymałeś? Zobacz, jak tutaj jest wąska ulica. Zobacz. No przecież ja już jadę drugim pasem, widzisz to? No. Spokojnie. Jak spokojnie? Zaraz jak trafimy do rowu, to nie będzie spokojnie. Zośka, odstopuj. Musisz teraz, koniec zabawy, koniec tej zabawy. Odstopuj mnie już. Jadę kompletnie drugim pasem. Zobacz, jak blisko są już te drzewa. Nie, Zosia,
Zaraz wjedziemy na to. Zaraz będzie zakręt, Zosia! Zaraz będzie zakręt! Dobra, stop! Okej, dobra, koniec, koniec. Okej, nie, zjeżdżam. Zjeżdżam. Jak emocje? Jak emocje? Nie, po pierwsze to w ogóle, Zosia, oddawaj mi ten pilot. Już. Musiałam się jakoś odwdzięczyć. Mówiłam ci, że to będzie coś takiego wow. To nie było wow, to było niebezpieczne. Zosia, nie, ja już naprawdę mam dość. Ten pilot wyrzucamy teraz. Wyrzucam. Nie, no bez przesady. No jak bez przesady? A co jeżeli będzie coś gorszego? No nie wiem, czy może być cokolwiek dobra, gorszego, ale... to kończymy. Teraz już kończymy grę. Tą grę już kończymy. Tak, kończymy. Na dzisiaj no koniec. Tak, na dzisiaj powinien już być koniec. Po tej akcji, co tutaj się stało, powinniśmy tą grę zakończyć w każdej chwili. I teraz jest właśnie chyba ten najlepszy moment, więc kończymy tą grę i powiem ci, naprawdę przesadziłaś. Wiem, że mógłbym teraz również powiedzieć stop i pauzę i tak dalej, ale już kończymy tą zabawę. Przesadziłaś, Zosia, przesadziłaś. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Zośką, pauza, challenge, no troszeczkę się nacierpliliśmy, co? No tak. No. Było trochę sprzątania. A ostatnia akcja to w ogóle była jakaś masakra. Przecież to mogło się naprawdę źle skończyć. Zosia, hulajnoga, a auto. No, musiałam jakoś się odpłacić. No tak wyszło. Ale tak czy siak, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejną pauzą, challenge, co nie? Kto wie, czy coś ciekawego jeszcze z tym pilotem nie powstanie. Więc dziękujemy wam za oglądanie, zostawcie również subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego kolejnego takiego odcinka, między innymi właśnie wolno, z Zosią. Nie wolno nie subskrybować. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!